Poranek, I kolejny gość, Tadeusz Iwiński z SLD. Dzień dobry. Kłaniam się i Witam pana redaktora. Panie pośle, dzisiaj w Grecji kontynuowane będą rozmowy na temat utworzenia rządu jedności narodowej, tymczasowego, różnie jest nazywany. Premier Papandreou i przywódca opozycji wstępnie uzgodnili w niedzielę utworzenie nowego gabinetu. Ustalono, że na czele no, nie stanie Papandreou. To zaskoczenie dla pana, czy, czy zgodnie z przewidywaniami? No, raczej nie. Nie stanowi to zaskoczenie. Chociaż mi ogromnie żal. Joriosa Papandreou, który jest wybitnym politykiem. Zna pan go osobiście? No, znam go od kilkunastu lat, dlatego że to jest socjalista, który poza tym, że on ma dalekie korzenie polskie, bo jego pradziadek nazywał się Minejko i kiedyś, gdy Jorios był ministrem spraw zagranicznych, to nawet z Włodzimierzem Przymuszewiczem odwiedzili wspólnie Wilno, bo tamten pradziadek ma grób. Ale to jest socjalista, który zresztą. Od pięciu lat przewodniczy międzynarodowy socjalistyczny, czyli takiej megastrukturze najsilniejszej w skali świata, to jest ponad 180 partii ugrupowań, i człowiekiem, który jest skłonny, bo on poświęcił swoją karierę w tej chwili. A poza tym no, ten jego ruch dotyczący referendum w zasadzie przypomniał pewne zasady demokracji ateńskiej. On być może lepiej by to zrobił, gdyby Uczynił to. W porozumieniu chyba. W z... porozumieniu, a, a wszystkim przed y, tym szczytem 26-27 y, października. Ale to jest inny temat. Czyli prawdopodobnie stanie na czele albo Lukas Papademos y, bo jest w ogóle tendencja do powierzania władzy w tej chwili taka tendencja w krajach zagrożonych y, wybitnym ekonomistom. Yy, więc ten Papademos, yy, no ma bardzo ciekawy, bo to jest fizyk, absolwent Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, yy, a dopiero później ekonomista I on był yy, do yy, zeszłego roku wiceszefem Europejskiego Banku Centralnego, a, a przedtem był szefem Banku Centralnego. Ja mówię o tendencji, dlatego że yy, Romano Prodi, długoletni premier Włoch, yy, yy, też zresztą człowiek lewicy, napisał kilka dni temu, na no, ma takiego tej gazety Il Messaggero, że jedyny, który może uratować Włochy, bo to jest większy problem trzecia gospodarka Unii, to jest Mario Monti, wybitny ekonomista włoski, były zresztą komisarz Unii Europejskiej. No ale Berlusconi, Berlusconi trzyma się mocno, ma większość formalnie, czyli wybory powinny być za dwa lata. A tutaj no, drugą, drugą możliwością to jest... Evangelos Venizelos, czyli zastępca Papandreou, wicepremier, który był ministrem wielu resortów, a teraz odpada za finanse. Zresztą konkurent, bo on pięć, pięć lat temu lekko uległ w wyborach wewnętrznych pasoku. Właśnie, pan Andreu. Kilka w czerwcu, tak? Był pan w Grecji. Ostatni raz jest w Grecji. Tak, ja był... Tam przewodniczył Komisji ds. Migracji Rady Europy. Tak, tak, Rady Europy. I ja, ja wiem, że pan to... rozmawiał z Grekami, przyglądał się takiemu codziennemu życiu. Jakie są nastroje pana no wtedy To jest bardzo ciekawe, dlatego że tam, już pomijając te ostatnie dramatyczne wydarzenia, tam jest ogromny opór, sprzeciw, przeciwko całej, nie lubię tego pojęcia, bo ono socjologicznie nie jest uzasadnione, klasie politycznej. Czyli tam. Krzyczeli to co Andrzej Leper, złodzieje złodzieje. Tak, oni krzyczą to samo. Ja nawet wyszedłem do nich, żeby porozmawiać, bo moja znajomość nowogreckiego jest słaba. Ja znam starogrecki, Dimotyki jest trochę inny, ale na Korfu na to było na Korfu, więc tam 500 lat rządzili Włosie, więc tam każdy mówi po włosku, więc rozmawiał z nimi po włosku. Więc oni mówią, dla nas to jest, no nie, nie chcę używać brzydkich słów, ale czy rządzący socjaliści, czy nowa demokracja, czyli ci konserwatyści, którzy rządzili przedtem, czy komuniści, bo tam trzecią siłą są komuniści. Zresztą jest bardzo ciekawy, ciekawy taki układ i system polityczny mało u nas znany, ponieważ tam jest pięć partii, tak jak u nas. Próg tylko wyborczy jest trzyprocentowy, niewielki. I też są dwie, dwie duże. I tą ciekawostką jest to, że partia, która przekroczy 41% w 300-mandatowym jednoizbowym parlamencie, dostaje premię 40 mandatów. No po to, żeby były stabilne rządy. No więc są, są dwie partie lewicowe, jedna jest z tych, z tych trzech małych. Taka właśnie prawicowo-nacjonalistyczna, a zarazem prawosławna. Używa skrótu Laos, nic nie ma wspólnego z sympatycznym Laosem, Królestwem Słoni. No i te dwa kolosy, które w jakiejś mierze przypominają, nie w sensie swojej orientacji politycznej, bo pasok to jest bardzo lewicowy, jak, nawet jak na ruch, ruchy Partii Socjaldemokratycznej, nowa demokracja, która jest taka konserwatywna, więc myślę, że jeżeli wybory mają być w lutym, no to ja uważam, że ci pre pretendenci w ramach pasok to oni poczekają na te wybory i będą liczyli, chociaż myślę, że PASOK obawiam się, że przegra te wybory. No I co te wybory coś zmienią Pana zdanie w sytuacji gospodarczej w Grecji? Wie Pan... Yy... Wy macie dobrego specjalistę w t... swojej radii z Dionisturii, więc... Połączymy się jest, z nim po, nie, po, po informacjach, tak? Ja lubię takie dwa przysłowia greckie. Jedno, które brzmi dzisiaj ironicznie, bo to jest nastawienie wielu społeczności, także w Polsce, no że Grecy to prawda, tylko kantowali, żyli naszym kosztem, a to powiedzenie to jest takie, że największą umiejętnością, to jest sztuka życia, no więc jakby Grecy potrafią żyć, ale drugie teraz, które myślę jest odpowiedzią na pana pytanie, to jest takie, że choroba przychodzi z pełnym workiem, a odchodzi po zdziebełku. Czyli tych problemów jest rzeczywiście dużo, jak napisał jeden z zachodnich analityków, no jest zaciskanie pasa, zwalnia się ludzi, to jest ciężko, zmniejszają się płace nie tylko w sektorze budżetowym, ale wille i jachty zostają. Yy, ale yy, też trzeba powiedzieć, że nie reagowała w odpowiednim czasie Unia Europejska i, i, i proporcjonalnie to jest tylko dwa, niewiele ponad 2% PKB, yy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Grecję, zadłużenie też nie. Wielki problem to są yy, Włosi i Hiszpanie. No, w Hiszpanii są za niecałe dwa tygodnie wybory. Nasi, mówię tu w sensie po polskiej lewicy, partnerzy, współpracownicy. PESOE przegra te wybory, ale przegra godnie, bo generalnie jest nawrót tendencji lewicowych. W Danii wygrali socjaldemokraci, w Szwajcarii świetny wynik. Tylko przed, w Polsce przed inaczej, Tylko pośle. w Polsce jest gorzej. Myślę, że Sarkozy ma minimalne szanse, mimo dziecka z Karlą Bruni obronić swoją prezydenturę i za rok prawdopodobnie może nie być Angeli Merkel i koalicji HDK z FDP, no. bo wolni demokraci mogą nie przekroczyć progu. Ale to już za daleko idziemy, bo od Grecji zaczęliśmy, jeszcze chwilę o Grecji, bo ch chciałem jeszcze jeden mit obalić, który krąży od kilku dni w, w mediach, również w Polsce, gdzie niegdzie jest obalany, więc jeszcze raz kropka na i, że w, w, Grecja nie może opuścić strefy euro bez wyjścia z Unii Europejskiej. To prawda, to prawda. I też nikt jej nie może wyrzucić ze strefy euro. No więc y, to dopiero zostało dość późno y, ustalone, y, bo. Bo nikt nie przeczytał traktatu, no bo. traktat lizboński jest kolosalnie skomplikowany, on nomen nomen będzie musiał być znowelizowany teraz po tych decyzjach. Ja zresztą się dziwię polskiej prezydencji, która zachowuje się wyjątkowo pasywnie. Oczywiście, my nie będąc w strefie euro, y, niewiele można zrobić, ale pewne rzeczy można było przywołać, dlatego że. Unii Europejskiej i jej trzeba bronić, ale też nie może być tak, żeby motor francusko-niemiecki naruszał pewne reguły, narzucał określone rozstrzygnięcia jednostronnie bez dostatecznych konsultacji i dlatego propozycja referendum to nawet dla mnie najwybitniejszy polityk współczesnych Niemiec. Szkoda, że nie został kiedyś kanclerzem, przegrał Wolfgang Schäuble, obecny minister finansów, poruszający się na wózku po tragicznym zamachu. On powiedział, jasno, gdy Papandreou równo tydzień temu sformował Tę propozycję referendum, ale przecież oni mają prawo. Jak można protestować przeciwko zapytaniu się narodu? Tylko, że naród by prawdopodobnie, no nie wiadomo, bo to życie jest pełne paradoksów i rozczarowań. Większość Greków chce pozostać w strefie euro. Ale jest przeciwko temu, co się dzieje przeciwko tej polityce zaciskania pasa, przeciwko Pasokowi, ale też i tej nowej demokracji. Więc nie można rzeczywiście wyjść tylko ze strefy euro, a pozostawać w Unii Europejskiej. Ja myślę, że, że polski rząd, no i jest ogromna pasywność premiera i tego rządu, no powinien w tej kwestii jednak przynajmniej parę spraw postawić. <krym> Ale co? co, mówiąc, co, co nie, no, postawić, mówiąc, że to wymaga szerszej dyskusji, sposób działania w takim przypadku, yy, no bo nie, nie może być tak, że, że dwa kraje nie ma takiej w ogóle formuły, że dwa państwa, nawet jeżeli to jest historyczny motor Unii Europejskiej, dyktują określone warunki. Podejrzewam, że usłyszeliby panowie. O czym my mówimy? Nie jesteście w strefie euro. No nie, nie, ale my nie, nie jako nie, nie będący członkami euro, tylko jako państwo, to które są. Tak, to przewoduje... decyduje się o kraju, w którym, w którym jest. Nie, ale chodzi, chodzi o, o reguły, o mechanizm. No i, i w ogóle trzeba uważam, postawić prędzej czy później i to powinno się poddać pod dyskusję, podobnie jak i wiele innych kwestii yy, ogólnopolską kwestie, czy i kiedy, w jakim tempie mamy wejść do strefy euro, bo ja przypomnę nieodpowiedzialną wypowiedź Donalda Tuska trzy lata temu na forum w Krynicy, który zapowiedział, że w tym roku nie konsultowano zdaj się ani z ministrem finansów, ani z nikim. Ja uważam, że Polska powinna wejść do strefy euro, ale używam takiej formuły, gdy szanse będą większe, aniżeli ryzyko, aniżeli zagrożenie. Jest taka prośba jeszcze do pana osobista od Tadeusza Mosza. Pozdrawiamy, Tadziu. Prośba, jak na Korfu nazywają tę klasę polityczną, o której pan opowiadał? Nie, oni używają terminu kleptos, kleptos, bo to stąd złodzieje, złodzieje, bo stąd jest pojęcie kleptokracja, czy kleptomania. No, no, Kto to jest kleptoman, czyli ten, kto ma jakby przeparto, Jakoby, przynajmniej tak tłumaczy. Gotowości i, i konieczność kradzieży, czyli to jest no, kleptokracja, czyli władza złodziei. Tak. To, jest, to jest bardzo przykre, tak jak jest pajnokracja wszystko jest w Grecji. Rządy niedojrzałych, oligo oligokracja i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy jeszcze do Grecji, proszę Państwa. Po ósmej Dionis Sturis, który jest w Atenach, będzie dla nas robił m.in. przegląd prasy, o czym piszą dzienniki greckie. Porozmawiamy o sytuacji. A teraz, jeszcze z panem posłem Tadeuszem Iwińskim o sytuacji w SLD, bo dzisiaj po południu zbiera się klub, który wybierze kandydata na wicemarszałka Sejmu. Jest Nie, zbiera, zbiera się tak, po południu, no bo wcześniej jest rozdanie. świadecz. my zaczniemy od tego, uważam to za szalenie ważne od dyskusji no, z wybitnym psychologiem i socjologiem profesorem Januszem Rejkowskim, po to, żeby człowiekiem lewicy, który y, y, do, dokonał wielu ciekawych analiz przeszłości, po to, żeby zastanowić się nad naszą sytuacją w takim niekoniunkturalnym y, układzie, również nad możliwościami prac legislacyjnych i mamy faktycznie, y, musimy zdecydować o, o naszym kandydacie, czy kandydatce na wicemarszałka Sejmu, także o przydziale do komisji, bo my jako 26-osobowy klub jesteśmy niedużym klubem, ale bardzo Ach, mocnym pomysłem, w sensie merytorycznym. Na no, najmniej no, małym, tak, rzeczywiście małym. No, ja, ja jestem jednym z tych posłów. U nas jest jeszcze w klubie pani Krystyna Łybacka, czyli... Która będzie wicemarszałkiem, pana zdaniem, powinna ja Nie o... wiem, bo są na razie dwie kandydatury. Wenderlich, są dwie kandydatury. W, w, w tajnych wyborach yy, to jest yy, zawsze ryzyko. Nigdy nie wiadomo, kto, kto przejdzie. Jest na temat wiele dowcipów. Ja nie wiem, czy, czy Grzegorz Szlapieralski nie będzie chciał również kandydować, co moim zdaniem nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. A... Dlaczego? Yy, <laughs> dlatego, że na przykład ja uważam, że on, on, on byłby bardzo dobrym, yy, dobrą osobą, która by kontynuowała przewodniczenie, na przykład czy wiceprzewodniczący Komisji Innowacji i Technologii, która dzięki niemu. W ogóle powstała. Jeżeli powstanie nowy resort, jak słyszymy, na którego czele ma stanąć Michał Bonik, który jest człowiekiem od wszystkiego administracji i cyfryzacji, to jakby rola tej komisji byłaby też większa. Ale zobaczymy. No, dla nas problemem jest rzeczywiście wystąpienie z pewnym pakietem. I my, no wiedząc, bo my nie jesteśmy ruchem palikota, wiedząc, że. Projekty ustaw można składać dopiero, gdy się jest posłem w nowej kadencji. My przygotowaliśmy taki pakiet, zresztą w zeszłej kadencji mieliśmy 100 i takie cztery kluczowe. Pierwsze to jest sprawa podwyższenia progu. Od którego zamrożonego przez tyle lat są świadczenia rodzinne i waloryzacji tych świadczeń. Dwa, to jest trzymanie się standardu europejskiego, czyli żeby najniższe płace emerytury i renty stanowiły 50% średnich. I później likwidacja funduszu kościelnego i wreszcie likwidacja stopnia z religii na, na maturze i, i wszystko, co się wiąże z nauczaniem religii. To przyzna pan tak na koniec, że to upadek z wysokiego konia, jak pan mówi o Grzegorzu Napieralskim, szef Sojuszu, a teraz będzie szefem komisji w Sejmie. Nie, ale no, to jest w polityce. Ja, jako człowiek nauki, mam tę świadomość. Wszystko jest przejściowe. Jest się ministrem, sam nie kiedyś byłem przez trzy lata, jest się premierem. A tak naprawdę w zasadzie to tylko bycie profesorem, biskupem, chociaż można być ekskomunikowany, no i generałem, można być zdegradowanym. To tylko te trzy jakby funkcje są dożywotnie. A reszta wszystko to jest okres przejściowy. Pan Dziękuję bardzo.